Sport powstała z okazji setnej rocznicy podjęcia decyzji o budowie gdyńskiego portu. Zobaczymy na niej ponad 100 prac prezentujących wizerunek gdyńskiego portu w sztuce. Od okresu dwudziestolecia międzywojennego, aż po czasy najnowsze. Są to w dużej mierze obrazy, prace malarskie, ale zobaczymy także grafiki, rysunki oraz pojedyncze przykłady tkanin, płyt cynkowych i rzeźb. Wypowiedzi z różnych okresów budowy portu w Gdyni dopełniają obraz historyczny portu gdyńskiego, pokazując o przełomowych momentach, ale też uwagę artystów zwróciły różne technologie, formy architektoniczne, budowle hydrotechniczne portu gdyńskiego, więc za pomocą tych przekazów można w pełni opowiedzieć historię budowy i eksploatacji gdyńskiego portu. Jest jeden gdyński port, ale są jego różnorodne oblicze. Artyści postrzegali go poprzez pryzmat swojej indywidualnej wrażliwości artystycznej. Pociągało ich na przykład surowe piękno konstrukcji, maszyn, statki wychodzące i wchodzące do portu, ikoniczne przykłady architektury portowej. Michalina Krzyżanowska zabiera nas w bardzo charakterystyczne miejsce i pokazuje nam charakterystyczny dla Gdyni widok. Widok z Kamiennej Góry w kierunku portu zewnętrznego. Widzimy tu budujący się w tym momencie, czyli jest to dokładnie 35 rok, pirs zewnętrzny Mola Południowego. Jest to ostatni z etapów realizacji portu i też pierwszy i jedyny w historii tego typu obiekt zbudowany na potrzeby miasta. Zgodnie z technologią inżynierską, hydrotechniczną budowy wszystkich nabrzeży portowych, czyli ze skrzyń żelbetowych, zbudowano też zewnętrzny pirs, który był i jest w dalszym ciągu przedłużeniem ulicy 10 Lutego. Na pierwszym planie widzimy też basen żeglarski. Całość, zamysł, podobnie jak pozostałych budowli portowych, projektu inżyniera Tadeusza Wendy. I cóż, Michalina Krzyżanowska pokazuje bardzo specyficzną paletę barw, która wprowadza nas w specyfikę tego okresu budowlanego, bo widzimy zacierający się kolor piasku połączony z barwami morza. W tle już eksploatowany i funkcjonujący port, pierwszy z tych technologicznych pirsów portu zewnętrznego, molo rybackie z obiektami charakterystycznymi właśnie tego mola, czyli z halą i chłodnią rybną, ten biała sylweta. Natomiast na dalszym planie molo węglowe i urządzenia przeładowujące węgiel na pokłady statków. Praca Zbigniewa Kosmali z 1983 roku przedstawia proces zatapiania kesonów. Jest to jedna z prac inspirowanych pocztówkami z okresu międzywojennego. Gobelin Teresy Szydłowskiej warto oglądać zarówno z odległości, jak i z bliska. Z odległości dostrzeżemy to, co jest kwintesencją i zamysłem tego obrazu, czyli dostrzeżemy budujący się port, taki zalążek portu, dokładnie awanport, którego tu falochrony w tym momencie zaczynają się kształtować i potok, zwany też ruczajem Chylonka, który przepływa niejako między naszymi nogami i wypływa do wód Zatoki Gdańskiej. To bardzo symboliczny moment dla budowy gdyńskiego portu i też kwintesencja tej przestrzeni, która w port została przeobrażona, czyli gdyńskich torfowisk. W tej części wystawy zgromadziliśmy prace poświęcone m.in. architekturze portowej. Jedną z prac, akwarel Stefana Szmaja, jest praca pochodząca z lat 50. XX wieku ze słynną olejarnią tłuszczową w tle.
Na wystawie znajduje się także akcent nowoczesny w postaci wideoartu z dźwiękami, filmami i fotografiami ze świata gdyńskiego portu. Na płótnie Zbigniewa Kosmali widzimy znów kolejny bardzo istotny moment dla budowy gdyńskiego portu. Samego portu stałego jeszcze nie widzimy. Widzimy zarys portu tymczasowego w postaci drewnianego mola. Ale co ważne, na pierwszym planie widzimy bardzo istotne obiekty architektoniczne z początkowego okresu budowy. Jest to gdyńska portowa elektrownia. Architektura, szczególnie tej widocznej szczytowej elewacji, pokazuje nam pewną specyfikę tego okresu. To są lata 1921-1923 i taki próba nawiązania do architektury narodowej, poszukiwań architektury narodowej, korzeni architektury polskiej. Więc zobaczymy szczyt ukształtowany uskokowo, z takimi uproszczonymi wolutami, nawiązanie do baroku. Na wystawie tej zgromadziliśmy także prace poświęcone samemu morzu, które było naturalnym otoczeniem portu. Morze o różnych obliczach, rozkapryszone, groźne, nieokiełznane, ale też rekreacyjne, melancholijne lub romantyczne. Warto zwrócić uwagę na piękny szczegół, piękne opracowanie fali w obrazie z fali na falę Antoniego Suchanka z bardzo dokładnym opracowaniem żyłek spienionych wody układającej się na tafli wodnej. Eustachy Karłowski na swoim płótnie odwołał się do dwóch najbardziej typowych technologii hydrotechnicznych wykorzystywanych podczas budowy gdyńskiego portu. Jedna z nich to roboty czerpalne, a druga roboty budowlane. Co się pod tymi określeniami kryje? Na dalszym planie widzimy dragę ssącą, pogłębiarkę, passepartout, słynne gdyńskie passepartout podczas właśnie pogłębiania wody, wyczerpywania piasku i tworzenia wodnej części portu. Na pierwszym planie zarys nabrzeża, jeszcze niewykończonego, jeszcze niewypełnionego piaskiem, niewykończonego nawierzchnią, ale już fragment żelbetowej skrzyni ustawionej na swoim miejscu. Zupełnie pierwszy plan zajmuje pachoł, portowy pachoł, inaczej zwany też polerem, czyli bardzo takie specyficzny, charakterystyczny element ustawiany wzdłuż linii nabrzeży, służący do cumowania statków. Na wystawie Morze Miasto Port zgromadziliśmy również prace poświęcone stoczni, terenom stoczniowym. Jednym z artystów, który te tereny uwieczniał, był Kazimierz Ostrowski, legendarna postać środowiska artystycznego Wybrzeża. Tutaj mamy szereg jego prac, między innymi spawaczy, sprowadzonych prawie że do znaku geometrycznego. W drugiej pracy, w stoczni 2, również spawacze praktycznie dostrzegalni, wkomponowani w inne elementy kompozycyjne. Stefan Szmaj zabiera nas w wewnętrzną część portu. Znajdujemy się przy Nabrzeżu Polskim, spoglądamy na Nabrzeże Indyjskie, na którym zlokalizowane są trzy główne obiekty przemysłowe gdyńskiego portu. Jest nimi łuszczarnia ryżu z 1927 roku, główny obiekt tego dzieła, czyli olejarnia gdyńska, i niewidoczny na dalszym planie elewator zbożowy. Olejarnia, która zwróciła uwagę niejednokrotnie Stefana Szmaja, i mamy kilka dzieł właśnie przedstawiających olejarnię, to obiekt z 1930-31 roku, służący przetwarzaniu nasion oleistych na oleje. Olej lniany, olej arachidowy, palmowy, kokosowy. Tego typu oleje wytwarzane były właśnie przez urządzenia zlokalizowane w tym obiekcie. Wysoki na 32 metry silos z bardzo charakterystyczną, funkcjonalistyczną bryłą. Od 1933 roku elewacja gdyńskiej olejarni wyposażona była, ozdobiona, oznaczona tablicami
informującymi o tym, jaka funkcja i jaka firma zlokalizowana jest w tym obiekcie, czyli olejarnia Union Gdynia. Prezentujemy także piękny jedwab malowany autorstwa Aleksandry Biubrowicz-Sikorskiej z florą i fauną morską widzianą pod załamującą się falą. Janusz Maria Brzeski z bardzo charakterystycznym dla siebie nonszalanckim podejściem pokazuje nam pracę w gdyńskim porcie. Widzimy na pierwszym planie tragarza, portowego sztauera, który na swoim ramieniu dźwiga ciężką belkę i brygadzisty, który go nadzoruje i trzyma ręce w kieszeniach. Na dalszym planie przy nabrzeżu stoi zacumowany statek. Bardzo żywa, kolorystyczna, energiczna praca, pokazująca trochę specyfikę pracy w porcie. W tym miejscu wyeksponowaliśmy przepiękny, wielkoformatowy obraz Mariana Mokwy, który był jednym z najwybitniejszych polskich marynistów. Jak mawiał o sobie sam artysta, cały swój talent pragnąłem poświęcić morzu. Praca pochodzi z roku 1919, a więc jeszcze z okresu przed rozpoczęciem budowy tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków. Idea Polski na morzu, jak i idea budowy portu, elektryzowała publiczność przez cały okres międzywojenny. Nic dziwnego, że tematem tym zainteresowali się też artyści i postanowili stworzyć bardzo złożoną wypowiedź na temat budowy gdyńskiego portu. Kazimierz Śramkiewicz nietypowo sztalugę ustawił przed gmachem Urzędu Morskiego i zwrócił siebie i widza w kierunku morza. Widzimy na obrazie wjazd na ulicę Mostową, flankowany przez dwa budynki wybudowane w 1930 roku dla urzędników Urzędu Morskiego. Oba obiekty projektu Adama Kuncewicza ze względu na swoją bardzo wyrazistą formę, funkcjonalistyczną architekturę zwane były pasiakami, co zresztą autor na tym obrazie nam pokazuje. W tej części wystawy zaprezentowaliśmy cztery płytki cynkowe autorstwa wybitnego grafika Stanisława Rolicza. Dzięki zamontowanym szkłom powiększającym zwiedzającym będą mieli okazję przyjrzeć się bardzo ciekawym detalom.